Witam wszystkich rostomiłych ludków. Witam was z Kaniowa. Somy na terenie Hołdów i Bielskiego Parku Techniki Lotniczej. Ja tam te fligry stoją. I to są te budynki, jakaj kręcili też film Eugeniusza Kluczniuka, Ginka Kluczniuka, Byzuch 2, a to lotnisko pełniło funkcję Frankfurtu nad Menem. Fligry stoją, nikt nie lotce, widać jeszcze jakieś wykopy tutaj. A w tle widać Beskid Mały. No i kamieniołom w kozach. Kaj my też byli. Kaj byli my też z naszym wujkiem Romkiem. No niestety takie wyprawy z nim, takie tripy już przeszły do historii z kuli tego, że umarł. A umarł 20 sierpnia 2016 roku. Wczoraj, to jest 24 sierpnia 2016 roku, był pogrzeb. Ogromna strata dla nas wszystkich, bo to był naprawdę wyjątkowy człowiek. A tutaj gruba Silesia, czesko Silesia, kaj fedrują Czechy, bo nasi ją sprzedali. Słuchajcie, Rostomili Jerzech już zaś na terenie Czechowic, koło, właściwie nie, jeszcze w Kaniowie, a byłech aż tam. Kopalnia Silesia, pierwsza w Polsce, kiedy była sprzedana, miała być zlikwidowana, jest sprzedana, Czechy fedrują. I dobrze, bo hajery mają robota przynajmniej. Mój wujek też robił na grubie, na kopalni. 17 lot robił na Jankowicach, reszta na Boryni chyba. Ale jako to było dokładnie, tego się już niestety nie dowiemy. Bez mała widzicie, to są te takie taśmociągi. Kaj Wungel wyjeżdżał. Ja bym godem, no jakby tu był mój wujek Rumek Undynum, to lepiej poopowiadał, no ale niestety nie ma go już wśród nas. I te tematy są już na takiej wersji encyklopedycznej, bo on robił na grubie. Tutaj sypią to te wszystkie te budynki, te wszystko zabytkowe są. Jeszcze za Austrię budowane. Tu wszystko tutaj te auta ładują. Tam jest cało Hołda Bunglo. Rostomili Jerzech w Czechowicach na północy tego miasta. Słuchajcie, to jest kanał Ulgi, kiedy ma odprowadzać woda z północnej części miasta. No widzicie, jak on ma odprowadzać woda, skoro on no bez mała zarosto jak pierun. I to odprowadzanie wody wcale taki dobre nie będzie. No dzisiaj 46 km, typ skończony, 8:30 wieczór.